Witam bardzo serdecznie z tej strony Spichris. Przerzucił nas na Alana w Alanie. No dobrze, to przydałoby się rozejrzeć, co tu jest w ogóle. Coś z telewizor od nas chce. Co jest grane? Okej. To see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait, this isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger, and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. Niby New York. Called Return, perhaps. A kubki z restauracji. Oh, dear. Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta narratives. Can't expect me to disappear once this scene ends. No i chyba znikł. Hello? Something's not right here. I needed to get home to Alice. Dałoby się jakieś światło w znaczeniu latarka.
the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I had never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Moja interpretacja wieloświata, dr Kasper Drling. Ciekawe. Nie, wyjść jeszcze nie chcę. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Tak, 13 lat temu się z nimi spotkałeś w pierwszej części. No właściwie. Znaczy, no w sumie dokładnie z nimi. Tak, dokładnie z nimi. Tylko że to byli tacy już starzy dziadkowie, którym odwaliło delikatnie rzecz biorąc. Jest zamknięte. Prowadź kod, nie znam. Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. A no. Great. Kod. Gdzie może być kod? Jest tylko to i tu żadnych cyfr nie ma. Zane, ten co mi wtedy pomagał, pierwszy odkrył jezioro. Starzy bogowie Asgardu. Nie zostawili tu nic po sobie? 665. Sąsiad bestii. Okej, to może to jest. No bo 666 to liczba bestii, nie? Teoretycznie. No jest. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Scena jak z martwego zła.
Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. O, jest ta książka. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Ja mam swoją tablicę. Budzenie w środku koszmaru. W trakcie talk show myślałem, że wróciłem do Nowego Jorku, ale nic mi tam nie pasowało. Byłem uwięziony w leżym mroku, w innym koszmarnym świecie. Pokój pisarz był moim bezpiecznym miejscem. Moja twórczość wpływała na to, co działo się na zewnątrz. Próbowałem pisać, żeby stąd uciec. Moja powieść nazywała się Initiation. Pisząc powieść, przeniosłem się z pokoju i mogłem szukać drogi ucieczki. Próbowałem wiele razy, bez powodzenia. To miejsce sprawia, że zapominałem. Wszystko, co powiedział Dur, wydawało się prawdą. Czy to wzięło się z mojej twórczości, a może z innego miejsca? Leżę w mroku, w pułapce musisz pisać, aby uciec. Część pierwsza, późny wieczór. Czytaj to, strzeż się zgrzyta Alice. Cele, wróć do pisania. Z innego nie mogę, to pewnie wyjście nie da. A jak? Wróć do pisania, no to wracam. I had to keep writing. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. No dobra, mam znaleźć wyjście. I co, znowu tamtędy? Przez telewizor? Na to wygląda. Jakby jakaś tekstura prześwitywała. Welcome back to the show. So, Alan. As the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So,
What's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery. Great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? No dobra, co innego inaczej teraz napisałem. Wow, troszkę się zmieniło, ale dalej jest 665. A czemu Amiga tak? 565. Książka jest ta sama. A? Jak to trzeba było na miganie popatrzeć. Nie będzie żadnej wskazówki. Myślałem, że inną drogę teraz wymyślę, żeby uciec. Nic się nie zmieniło. Nic, dosłownie nic. No oprócz tego, że on się pojawił na scenie, nie? Tak sobie skojarzyłem, że jak wygląd minę, to Max Payne, jak nic. O, jednak się coś zmieniło. Mogę przejść dalej. Hello? No, że tak otwiera, jakby coś miało zaraz wyskoczyć za tych drzwi i go zaatakować. A, nie da się zajrzeć. Nie wygląda to, żeby tu gdziekolwiek coś było. Mapa?
Oh yeah. Co to za jeden? Ah, Lorraine, there you are, Tom. Oh, not so much evil, that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, but I got up, I go, a man, but a man with a tool makes two, Tom. And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Zobaczmy tą mapę do piwnicy. Czyli bym musiał, tak jak tutaj jestem, parkuj dozorcy, przejść tędy. I tu jest do piwnicy. Zamknięte, zamknięte. No okej. Okay. Co tam jeszcze się dowiedziałem? W sumie czekajcie, bo tutaj jeszcze można zobaczyć tablica fabularna, co tam się pododawało. Szukając wyjścia, duch mroku polował na mnie, a gdy mnie dopadł, zabijał mnie. Budziłem się tutaj, nie zamierzałem się poddawać, zaczynałem od początku. Talk show wydawał się prawdziwy i nieprawdziwy. Alex Case był moim wytworem, a wyglądało to, że żył własnym życiem. Wspomniał o lampie i kształcie anioła. Anielska lampa. Dozorca chyba mnie znała, ale pomylił moje imię. Czy to ja go napisałem? Powiedział, że zostawiłem coś w piwnicy. Narzędzie do ucieczki. Zan też chyba coś zostawił w pudełku na buty, o ile pamiętam, żeby uciec. Czy jakoś tak. To było w poprzedniej części. Raczej zostawił sobie furtkę jako pudełko na buty, żeby ktoś mógł go odnaleźć, bo nie chciał, żeby ktoś wiedział o jego istnieniu, dzięki czemu mrok nie mógł się wydostać. Mniej więcej coś takiego. Trochę to zakręcone, ale jakoś tak.
Zmiana światła nieaktywna. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? No i faktycznie w kształcie anioła. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ciekawe. Na tablicy się pojawiło nowego. W piwnicy znalazłem pudełko na buty z lampą, narzędziem do odpychania ciemności. W blasku światła z mroku wyłaniała się nowa rzeczywistość. Okej. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. I tak, tu wchodzę i zabieram światło, żeby się z powrotem zmieniło. Ciekawe. A, myślałem, że jakaś dodatka będzie, ale nie. Dobra, gdzie teraz? Tu przez parter. Okej. I needed to find another way out. Lampę nie użyję, bo jest za małe światło. Switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing. But I must keep trying. Motyw z Matrixa. Story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. Można zapisać. Coś tu jeszcze znajdę. Nim to użyję tego przełącznika. O, mordę.
O, w mordę. Jestem całkiem gdzie indziej. I teraz tam na zewnątrz byłem w Nowym Jorku. A tu jestem z powrotem tym studio. Telefon gdzieś dzwoni, nie? Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in it together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? To był Zane? Ale ilość detali, animacja zajebista po prostu. The man at Caldera Street Station. I had to go there. Oczywiście, że tam dotrzemy, ale. Ale. Rozejrzę się oczywiście, czy nic się gdzieś tu nie schowało. No, tam już nie przejdę, tylko mrok pochłania. A dinner. Kurde, strasznie to pusto, nie? Jakby łaziło. Postacie. Niby ci szpiedzy. Jakieś takie bardzo jasne miejsce. Gdzie to mnie prowadzi? Aleja. Jakieś drzwi. Zerknę. Straciłeś ją. No sobie przez 13 lat to raczej tak. Nie wątpię, żeby tyle czekała. Znaczy jego żona, nie? Alana. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Doris' show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what? What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it.
Rumor had it the manuscript contained the details of the murderers. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Po Aleksie. Casey! I światła nie ma. Fajnie, latarkę będę miał. Broń. Super. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I could use it to make my way deeper. Dobra, ale co mi tu zmiana dała? A, jest sekretne. Kurde, coś mi... I na moment, ja to drugi raz tędy idę, przecież to podziwiło mnie dokładnie tam, gdzie byłem. Może tutaj pokazuje w tą stronę. Ale, a jak tutaj zmienię to światło, to co się stanie? Jak to będzie wyglądać? Przejścia nie ma. Jak to zrobić? No bo jest strzałka. Ale tu już dalej. There was something hidden here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Okej. To różni troszeczkę. Słowa mocy pozwalają uczynić Wake'a silniejszym. Możesz przypisywać je w pokoju pisarza. Słowa naprawy, słowa broni, słowa wojny, wsparcia, lampy. Na przykład co jest? Główna atrakcja przywraca 5 zdrowia na każdą sekundę, kiedy używasz wzmocnienia latarki na wrogich cienia. 10% szansy na ogłuszenie wroga z wzmocnieniem latarki. Szczęśliwy traf dodaje 25% szansy na odzyskanie ładunku latarki przez zabicie wroga. Ale potrzeba 3, tak? Bo naprawy tylko mam, reszty nie mam. To nie, że muszę mieć 3, tylko tu muszę mieć napisane ile, a tutaj 3 razy mogę go po prostu aktywować, czyli tego nie mam, mam tylko słowa naprawy na razie. Okej, okay. Zwiększa maksymalne zdrowie 15%, boskie światło zwiększa maksymalną ilość życia przywracaną w bezpiecznych miejscach o 30%. I koła wewnątrz kół przywraca 50% maksymalnego zdrowia, gdy odkryte zostanie nowe słowo mocy. A dawaj to. Co mogę
Mam zerknąć na tablicę. I had to find the subway station. Tu już zakończyłem, można powiedzieć, tak? To uciekłem. A tu? Musiałem dotrzeć na stację metra. Lampa miała ją ujawnić. Spotkałem Kezeja, był w tej historii. To było jego miasto. Opowiadał o maszynopisie. To musiały być moje zapiski. Kiedy został zabity przez ducha mroku. Objąłem jego rolę. Każdy pisarz jest jak detektyw poszukujący fabuły. No, w sumie coś mnie. Dobra, odkryłem, czyli mogę wyjść i wracam tu, gdzie byłem, tak? Wake. Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Mogłem coś zrobić, czy nie? Nie wiem, za bardzo widzę, żeby światło mi się coś dało. A tu jak zmieniałem okolice, to było coś inaczej? Tak, super. Nie było cieni. No siedzą, polują. Ale jakbym nie zwiedzał, w sumie nie. To... nie odkryłbym detektywa. Naprawdę. Coś mogę zrobić? The Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Tak właśnie zrobiłem. Tam jest jeszcze jakieś światło. To coś, czego jest mi potrzebne jest, ja będę mógł go użyć. O, coś jest. Mam tędy pójść, ale... nie wiem, jak mam tędy pójść, jak tu jest ściana. O, jakoś pokonać, tylko jak? Klucza. Jak ktoś przywrócę z powrotem stację, to dalej będzie. Muszę spróbować ewentualnie stuknąć. Tędy raczej nie wejdę, bo nie pokazuje mi się nic. No nie, za twarda jest.
to zrobić? Tutaj nie mogę użyć. Stację spróbuję odwołać. Zobaczę, co się stanie. O, tu jest jeszcze. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Dobra, tutaj niby pokazuje, że można, ale ona jest tak jakby uszkodzona. I tak może jak stąd zabiorę, to tutaj dam, wtedy się coś zmieni. To wejście się pojawiło, to nie, dalej nie to, bym chciał. Więc zabiorę, tam będzie jakaś lampa, tam chyba nie było. Dobra, jak to pokonać? Wzmocnienie tutaj nic nie działa. A, tu coś jest. Głowo. Głową mocy, ale muszę najpierw go odczytać, muszę najpierw ścianę pokonać. Ciekawostka, tu da się jakoś wejść? Raczej nie bardzo. No i zagwozdka. I też nic nie ma. Co ja tu mam niby zrobić teraz? Tam gdzie migają, to mogę użyć lampy, żeby dać światło. Raczej więcej nie miga już. Nigdzie nie miga, tu jest zamknięte, stacja kolejki, chyba że gdzieś stacją kolejki górą da się wskoczyć, no dobra no. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Nic nie daje. Jeszcze. Wypadek sprawdzę, co tam się zmieniało. No tutaj wejście się pojawia, tak? A tu? Co tu to było? Co się zmieniało? Tu wejście. Tam mam się jakoś dostać. Ale to mi za bardzo coś dało. O, tu jest jeszcze coś. No to chyc po drabinie. Jak małpka w zoo. Cienie. Echo. Jakby musiał gdzieś tędy wejść, przejść i tutaj wyjść. Jeżeli mnie napadną. Dawaj. Ostrożnie.
Ja to czegoś nie odczytałem, tam z boku było? Coś? Alejce tutaj? I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. Pełko na buty. Mogę przechowywać sprzęt w nim. Dobra. Pewno chciałbym zapisać. Medykamenty. Ja jestem w ogóle. Coś pokazuje. O, jest. Ty mnie nie odczytuje. Dobra, jest. Słowa mocy w lampy. Może to. Ładunki raczej są potrzebne. I w tym miejscu było to chyba, nie? To echo. Dobra, wracam. A że nie wracam, tylko tędy przejdę. Ale trzeba będzie ich pokonać. Na górę i tu na górę. Różnica. A, ej, no właś. I spadaj mi przez tekstury. Co mi to da? Gdzie ja tu trafię? Tutaj pójdę, ale to coś mi daje. Rucham echo przechodząc do niego, podchodzę do niego pod odpowiednim kątem. To jest echo. Escape that was meant to be your getaway route was gone. It was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. No i ta część chyba będzie sporo dłuższa niż pierwsza. Tyle, tak? Dobra. Jedno ochę zaliczone, czyli tu gdzieś musi być jeszcze drugie. To trzeba się pod odpowiednim kątem ustawić.
Dobra, gdzie ja trafiłem? Gdzie ja jestem w tym momencie? Tutaj. Jestem po drugiej stronie. Na nowo będą. Kurde, jak się ich pozbyć? Mam wrażenie, że ich tam jest więcej. Wzmocnienie broni. 5% szansy, że nie stracisz ich naboju strzelając z rewolweru. Trochę mało w sumie, ale jakby na maksa rozwinąć, może będzie 15. Przestrzeń osobista sprawia, że strzelba Lana odrzuca wrogów 15% mocniej. Słoneczne niebo zwiększa pole rażenia rac do rakietnicy o 25%. Masz. 5, 10, 15. Tak czułem. Dobra, czyli można stąd wracać. Znaczy się. Oddaj światło. Okay, zrobione. Tu nie byłem jeszcze. Więc jest jeszcze jedno echo. Znowu strzałka. Strzałka? Czemu tutaj pokazuje strzałkę? Dziwne. Że tu niby? No i tu. Trochę to dziwne. Ale dobra. O, tu coś jest też. Kolejne. Ława wojny. Kropka. No, kropki są zabójcze. Zwiększa obrażenia zadawane przez ostatni nabój w bębnie rewolweru o 25%. Pomaluj miasto. Zwiększa obrażenia zadawane za pomocą dubeltówki 25%, kiedy trafisz kilku wrogów jednym strzałem i karma wraca. Przywraca 15% maksymalnego zdrowia po bezpośrednim trafieniu z rakietnicy. Ostatni nabój rewolweru. 25%. Kurde, bym musiał cały rewolwer wystrzelać. No. Masz kropkę taktyczną. Wydaje się, że wszystko znalezione tutaj. Chyba. Nic więcej nie pokazuje. Zmiana światła aktywna i tu jest jeszcze echo. Tu jest jakieś zejście? Bardzo. Nie rzecz biorąc, to przydałoby się powoli tutaj ten odcinek kończyć. Szybciutko jeszcze się przybiegnę, zobaczę, czy gdzieś te echo uda mi się wyrwać, dorwać z innej strony. Nie wiem, gdzie ono by dokładnie było. Czy tu? Czy jednak trzeba być tam na górze samej? Nie, tutaj nie widać. Tutaj. Z tej strony otworzę? O, otworzyłem sobie, spoko. To nie zmienia faktu, że i tak muszę tam wrócić i zobaczyć, co z tym echem jest w tym miejscu.
No i zapisać grę. Dobrze, chociaż taka opcja się teraz pojawiła. W pierwszej części tego nie było w ogóle. Myślę, że nie wiem, czy to pokazuje, czy na którym to jest poziomie w ogóle ten. Bo to są pozaznaczane, ale na którym to jest poziom? To tak pasowałoby jak to gdzieś tutaj, nie? O, on może. To też była jakaś taka kropka. Tak? Nie, nie to. Czy to jak to mogłoby być? Kurde, nie za bardzo widzę, gdzie to mogę, można by to echo tutaj ustawić. Tam już chyba pozbierałem, mi wydaje przynajmniej. Tak. Kurde, żeby to pokazywało, czy to jest na górze, czy to jest na dole. Ja przez wypadek wbiłem, nie chcę. Echo. I to echo to wygląda jakby było na tej ścianie tutaj, nie? Czyli nic nie odpala, nic nie pokazuje. Tak ustawić, żeby to równo tam było? Nie wiem, czy to w ogóle o to chodzi. Chyba nie. A jednak coś się zaczyna dziać. Coś się tutaj zaczyna dziać z tą kropką, tylko gdzie ją trzeba ustawić? Bezpośrednio w pistolet musiałby być wycelowany, to gdzie ja bym musiał stać? Tu wyżej. Czyli tutaj muszę się dostać. Dobra, mam już. Tutaj? Dobra, gazu, 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 gazu. Ej, nie tu, tu. No i dobra. Kurde, pokręcone to wszystko na maksa. Ale fajnie, fajnie z drugiej strony, fajnie. Dobra, zapisać sobie, nadpisz. No i co, zakończymy ten odcinek w tym miejscu, a w następnym odcinku będziemy szukać drogi przez metro i sprawdzimy, co tam się ciekawego wydarzy. Serdecznie zapraszam.